Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto nietypowe z mięsem. Potrzebować będziemy 30 deko zmielonej łopatki, jedną cebulę, dwa ząbki czosnku i łyżkę tłuszczu. Tłuszcz rozgrzewam i na rozgrzany tłuszcz damy cebulę i czosnek. Należy to podsmażyć. I do podsmażonej cebuli dołożymy mięso. Czosnek również pokroję w drobną kosteczkę. I na ciasto będziemy potrzebować 4 małe jajka, 1,5 szklanki mąki pszennej, 1 szklankę jogurtu i łyżeczkę proszku do pieczenia. Oczywiście mięso doprawimy solą, pieprzem i słodką papryką. A teraz przysmażam, kroję cebulę w drobną kosteczkę i podsmażam na tłuszczu. Cebulę z czosnkiem już mamy zeszkloną, dajemy sobie na bok i dajemy mięso. Podsmażamy i później podlejemy niewielką ilością wody i będziemy dusić 20 minut. Mięso już możemy doprawić solą, pieprzem i słodką papryką. I podsmażamy, a później podlewamy niewielką ilością wody. Tak, 1/3 szklaneczki wody. Tak to wygląda. Podsmażamy. Mięso już mamy przygotowane. I lekko studzimy. A teraz zrobimy ciasto. Jajka ze szczyptą soli ubijemy na puszystą masę. Masę jajeczną już mamy ubitą. Doprawimy papryką, niewielką ilością kurkumy i dodamy pozostałe składniki. Dodamy proszek, jogurt i będziemy dosypywać mąkę porcjami. I składniki ciasta należy połączyć. Ciasto już mamy przygotowane. Jeszcze należy zebrać boki. I teraz część ciasta wyłożymy do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. I część ciasta wyłożymy do formy. I na ciasto rozprowadzimy mięso. Pamiętamy, aby ta powierzchnia była cała pokryta tym mięsem. I teraz polewamy pozostałym ciastem. I ciasto z mięsem będziemy piekli około 35 minut
w 170 stopniach. Tak. Mamy przygotowane i ciasto z mięsem wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto z mięsem mamy upieczone. Ukroimy kawałeczek. Ja ciasto z mięsem podaję z barszczem czerwonym. Świetnie smakuje. Musimy dobrze. O, świetnie. I tak oto wygląda ciasto z mięsem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z mięsem.